Często pytacie się mnie, Kotaku, jakie Pokémony polecasz w Kalos? Jaki Pokémon jest najlepszy w Hoenn? Czy Magikarp to najsilniejszy Pokémon w Kanto? By odpowiedzieć na nie, przedstawię wam zestawienie trzech najsilniejszych Pokémonów pod względem statystyk z każdego regionu. Od razu uprzedzam, że lista nie będzie obejmowała legend oraz mega ewolucji, ponieważ byłoby to po prostu mniej interesujące. No to chyba tyle ze wstępu, zapraszam do oglądania. Jeśli podobał ci się ten odcinek oraz doceniasz moją pracę, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Komentarza, którego Pokémona na tej liście najchętniej byś trenował? Oraz udostępnić ten film swoim Pokémonowym znajomym. A teraz, zaczynajmy! Zaczynamy oczywiście od Kanto. Trzecie miejsce pod względem siły w tym regionie zajmuje Exequo Snorlax i Gyarados z wynikiem 540 punktów. Zaczynając od Snorlaxa, jego niewątpliwym atutem jest powalająca ilość zdrowia wynosząca 160 punktów. Choć posiada tylko 30 szybkości, nie należy go lekceważyć, bowiem przyjmie większość ataków specjalnych za sprawą swojej ponadprzeciętnej specjalnej defensywy oraz odda potężnym atakiem fizycznym. Niestety nie posiada on jakiejś niesamowitej defensywy zwykłej, przez co może być narażony na sporo ataków walczących Pokémonów. Jednak bardzo często jest w stanie przeżyć dzięki swojej wytrzymałości. Gyarados natomiast nastawiony jest na potężne fizyczne ataki swoimi wielkimi szczękami. I nie ma co się dziwić, w końcu jest to jeden z najbardziej agresywnych Pokémonów. Choć nie ma też problemu przyjąć na siebie mocniejszych ciosów specjalnych. Niestety nadal nawet z taką obroną nie ma szans w zwarciu z Pokémonem elektrycznym. Jednak na pewno każdy się ze mną zgodzi, że Gyarados to prawdziwa bestia. Jednak jest ktoś od niego silniejszy. Jednak sądzę, że Gyarados mógłby z nim bez problemu wygrać w walce, ponieważ jest to Arcanine. Jego zsumowane statystyki wynoszą aż 555 punktów, a jego największym atutem są obydwa ataki. Również szybkość stoi na zadowalającym poziomie, dlatego ten Pokémon przeważnie polegać będzie na szybkich, niszczycielskich atakach. Ani HP, ani żadna z defensyw nie są u niego jakoś bardzo słabe. Są natomiast idealnie zbalansowane, dlatego ciężko przeciw niemu obrać jakąś konkretną taktykę poza wykorzystywaniem jego słabości. Warto również dodać, że jest to niesamowicie wytrzymały Pokémon. Jednak bezkonkurencyjnie zwycięzcą w Kanto jest tutejszy smok, czyli Dragonite. Pokémon ten właściwie nie ma słabych stron. Potężny atak fizyczny, który sprawia, że gdy wpadnie w furię, nic go nie powstrzyma. Bardzo dobry specjalny atak, jak i specjalna obrona. Oraz przyzwoita defensywa oraz HP. No może mógłby być lekko szybszy, ale i tak jest nieźle. Niestety jest to Pokémon smoczo latający, co daje ogromną przewagę Pokémonom lodowym podczas starcia z nim. Chociaż defensywy tego Pokémona są tak mocne, że czasem uda mu się przezwyciężyć atak nawet z poczwórnym weaknessem. Warto również dodać, że Pokémon ten jest bardzo inteligentny, co pozwala mu w przemyślany sposób wykorzystywać swoją siłę. Przechodzimy do Johto, a listę drugiego regionu otwiera nam Crobat, czego przyznam się nie spodziewałem. Posiada on statystyki na poziomie 535 punktów. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się tutaj niesamowita szybkość, którą ten Pokémon zawdzięcza poczwórnej parze skrzydeł. Chociaż nie można mu również odmówić ponadprzeciętnego ataku oraz przyzwoitej defensywy zarówno zwykłej, jak i specjalnej. Oczywiście również jako Pokémon trująco latający posiada przywilej bycia niewrażliwym na ataki ziemne, na które byłby podatny. Miejsce drugie w Johto obejmują Exequo Blissey i Kingdra, ze statystykami na poziomie 540 punktów. Zaczynając od Blissey, od razu w oczy rzuca się niesamowita wręcz ilość HP, bijąca na głowę nawet Snorlaxa. Dodatkowo warto również dodać, że Pokémon ten uczy się ruchu Soft Boiled, dzięki któremu może bez problemu uzupełniać niesamowite pokłady życia, co w połączeniu z tym, że jej jedyną słabością są Pokémony walczące, sprawia, że niesamowicie ciężko ją zabić. Jednak, no właśnie, jeśli już trafi się taki Pokémon walczący, no to poza całkiem dobrą specjalną obroną nie ma ona nic do zaoferowania. Dlatego ciężko będzie się jej obronić przed chociażby takim Hitmontopem. Przechodząc jednak do Kingdry, mamy tutaj zupełne przeciwieństwo Blissey, ponieważ jej statystyki są niesamowicie zbalansowane.
Oba ataki oraz defensywy wynoszą idealnie po 95 punktów, co daje nam przy tym Pokemonie możliwość zaskoczenia przeciwnika, ponieważ nigdy nie będzie mógł być pewny, czy będziemy go zalewać atakami normalnymi czy specjalnymi. Chociaż co stoi nam na przeszkodzie wyposażyć naszego konika morskiego zarówno w jedne, jak i drugie. Jest to jednak nie tylko niesamowicie wszechstronny Pokémon, ale również silny, bowiem w Pokédexie możemy znaleźć takie słowa. Ziewanie śpiącej Kingdry jest wystarczająco potężne, by stworzyć prądy zdolne do niszczenia małych statków. Kiedy nadchodzi burza, mówi się, że Kingdra budzi się i wędruje w poszukiwaniu zdobyczy. Jednak nieważne co by o niej pisali, i tak nie jest ona tak potężna jak Pokémon, którego pewnie każdy się tu spodziewał, czyli Tyranitar. Może on pochwalić się statystykami na poziomie 600 punktów, w których dominuje niezwykły atak oraz obie obrony. Jednak nie ma co się dziwić, nie bez powodu jego kategoria to Pokémon Pancerz. Jego gruba skalista skóra odeprze każdy atak, nieważne czy fizyczny, czy specjalny. No chyba, że jest on walczący, wtedy to koniec. Niestety, oprócz niesamowitej podatności na ataki walczące, posiada on również 6 innych weaknessów. Jednak nie odbiera mu to jego potęgi, którą Pokédex opisuje w ten sposób. Wściekły Tyranitar wywołuje trzęsienia ziemi, które mogą całkowicie zmienić cały krajobraz, niszcząc domy i góry, często zmuszając kartografów do sporządzenia nowych map. Przechodzimy do Hoenn, a tu listę otwiera nam prawie że brat bliźniak Gyaradosa, czyli Milotic, z liczbą 540 punktów. No i tu widać, że w przeciwieństwie do swojego brzydszego brata, idzie on bardziej w umiejętności specjalne. Jest on w stanie tłumić negatywną energię wrogich Pokémonów. Jestem ciekaw, czy dałby radę uspokoić Gyaradosa. Warto również dodać, że posiada całkiem przyjemną ilość punktów życia. Na miejscu drugim egzekwo dwie ikony potęgi tego regionu, czyli Metagross i Salamence, z ilością 600 punktów. Zaczynając od Metagrossa, nie można przejść obojętnie obok jego niesamowitego ataku oraz defensywy. Chociaż jako Pokémon psychiczny może być kojarzony bardziej ze specjalnym atakiem oraz defensywą, które jednak są słabsze od ich fizycznych odpowiedników, choć dalej trzymają przyzwoity poziom. Jednak poza swoją niszczycielską siłą posiada on również niesamowitą inteligencję dzięki swoim 4 mózgom, co pozwala mu na błyskawiczną ocenę sytuacji i doboru ruchu. Natomiast Salamence jest już bardziej nastawiony na szybkie i bezlitosne ataki. Niestety Metagross, nawet jakby chciał, to po prostu nie nadąży za tym Pokémonem. Jest to również niesamowicie agresywny Pokémon, ponieważ jeśli coś go rozwścieczy, będzie to gonił, niszcząc wszystko dookoła, dopóki nie padnie on albo ofiara. Pomimo dominacji ataku w jego statystykach, nie można nie wspomnieć o w miarę przystępnych defensywach, które niestety nie dadzą nic, kiedy ten Pokémon stanie naprzeciw Pokémona lodowego. Przechodzimy do najsilniejszego Pokémona nielegendarnego ogólnie, czyli do Slakinga, który obejmuje w Hoenn pierwsze miejsce z ilością 670 punktów. Przy trenowaniu tego Pokémona radzę olać jakieś tam specjalne ataki. Jedyne co się dla niego liczy, to niesamowita siła ataków fizycznych oraz duża wytrzymałość zapewniona dzięki wysokiemu HP. Choć zarówno defensywa, jak i szybkość są tutaj na wysokim poziomie. Taktyka tego Pokémona jest niesamowicie prosta i zabawna. Przez większość swojego życia leży on na polanach, delektując się trawą w swoim otoczeniu. Jednak gdy podbije do nich jakiś oponent, Pokémon ten szybko wstaje, przeciwnik w kilka sekund dostaje potężną bułę na mordę, po której zawsze pada. Następnie Slaking dalej raczy się swoim odpoczynkiem. Obok znokautowanego przeciwnika, ponieważ jest tak leniwy, że nie chce mu się od niego odchodzić. Przechodząc do Sinnoh, na miejscu trzecim uplasował się Electivire z liczbą 540 punktów. Od razu na prowadzenie wysuwa się jego potężny atak fizyczny, choć całe jego statystyki nie pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ są bardzo fajnie zbalansowane. No może poza defensywą i HP, bo jeśli taki Electivire dostanie Earthquake'iem, no to cóż, nie będzie co z niego zbierać. Jak mówi Pokédex, warto trenować tego Pokémona już od momentu, gdy jest on Elekidem, ponieważ jako Electivire potrafi być niezwykle agresywny oraz niszczycielski. Halo, stop, stop, proszę się zatrzymać. Z tej strony Kataku z przyszłości, otóż moja starsza wersja nie dokonała odpowiedniego researchu i zapomniała wspomnieć o tym, że równo z Electivirem stoi przecież jeszcze Magmortar. Jest on zupełnym przeciwieństwem Electivira, ponieważ celuje wysoki atak specjalny swoimi ręcznymi armatkami. Prawie jak Mega Man. Wracając jednak,
Ten skurczybyk wystrzeliwuje kulę ognia o temperaturze 2000 stopni Celsjusza, co pozwala mu na przerabianie metalu w stan ciekły. Niestety, tak jak małpisko na miejscu obok, nie może on pochwalić się jakimiś innymi megastatystykami, poza przyzwoitym atakiem oraz defensywą specjalną. Dziękuję bardzo, przepraszam za mojego poprzednika, zapraszam do dalszego oglądania. Miejsce drugie w tym regionie przypada ku mojemu zaskoczeniu Togekisowi, z liczbą punktów na poziomie 545. Jest on zupełnym przeciwieństwem naszego poprzedniego Pokemona, ponieważ w przeciwieństwie do niego celuje w wysoki atak specjalny oraz specjalną obronę. Dlatego sądzę, że mógłby on przegrać z Electivirem po jednym jego ataku, ponieważ jest on od niego wolniejszy oraz posiada słabą defensywę, która idealnie nada się do nokautu potężnym atakiem fizycznym naszej elektrycznej małpy. Jednak jest to Pokémon o wiele od niego łagodniejszy. Zamiast walki, woli opiekować się małymi Togepi. Choć oczywiście jeśli już dojdzie do starcia, jego niezwykły specjalny atak da o sobie znać. Jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to nikt chyba nie spodziewał się tutaj innego Pokemona niż Garchomp z ilością 600 punktów. Jego statystyki praktycznie nie posiadają słabych stron, jedynie specjalny atak oraz specjalna defensywa mogłyby być nieco lepiej rozwinięte. A to za sprawą dużej szybkości oraz niesamowitego ataku fizycznego. Jednak Garchompy muszą wystrzegać się Pokemonów lodowych, ponieważ jeśli nie uda się ich zabić na strzała, no to niestety, ale po naszym smoku nie będzie co zbierać. Przechodzimy do piątego regionu, czyli Unowy, a w niej na miejscu trzecim najsilniejszy robak w Pokemonach, czyli Volcarona z ilością 550 punktów. Tak na marginesie, to w Unowie jest chyba najsilniejsza trójka jak dotąd, ale wracając. Na pierwszy plan u tego Pokemona wysuwa się potężny specjalny atak wraz ze specjalną obroną oraz wysoka szybkość. Volcarona nie pierniczy się w tańcu i ze swoich ogromnych skrzydeł dzięki swojemu niesamowitemu atakowi specjalnemu potrafi wzniecić całe morze ognia. Przy czym jej skrzydła świecą się podobno tak mocno jak słońce. Niestety ma dość słabą, zwykłą defensywę, przez co jest niszczona za sprawą kamiennych Pokemonów, jak na przykład nasz następny Pokemon, który został chyba stworzony, by kontrować Volcaronę. Mowa oczywiście o Archeopsie, który jest najmocniejszą skamieliną oraz był dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ posiada aż 567 punktów. Zawdzięcza je niesamowicie rozwiniętym atakom oraz ponadprzeciętnej szybkości. Wyprzedza on nawet rozpędzone samochody, a atakując ofiarę praktycznie unicestwia ją swoimi szponami i kłami. Jednak jeśli nie zabije przeciwnika od razu, może mieć problem, ponieważ nie dysponuje zbyt dobrymi defensywami. Za to jest on naprawdę mądrym Pokemonem, co wykorzystuje w grupowych polowaniach. Natomiast pierwszy w Unowie jest oczywiście nie kto inny jak Hydreigon z ilością 600 punktów. Szczerze, zdziwiłem się, że na tą listę nie trafił Haxorus, aczkolwiek niestety był on lekko słabszy od Volcarony. Wracając jednak do Hydreigona. Tak jak w przypadku Garchompa, jego statystyki są bardzo dobrze zbalansowane, z wysuwającymi się na pierwszy plan atakami. Jest niezwykle brutalnym i niszczycielskim Pokemonem. Jednak tak jak Garchompy powinny wystrzegać się ataków lodowych, tak Hydreigony nie mają najmniejszych szans w starciu z Pokemonem wróżkowym. Czas na Kalos, a w nim na miejscu trzecim jeden z moich ulubionych Pokemonów, czyli Noivern, z ilością 535 punktów. Jak przy większości omawianych tu smoków, jego statystyki są całkiem dobrze zbalansowane i praktycznie nie ma on słabych stron. Chociaż oczywiście na pierwszy plan wysuwa się tutaj jego niesamowita szybkość. Jak pewnie każdy wie, jest to Pokemon niezwykle zwinny, potrafiący poruszać się nawet w całkowitych ciemnościach, dlatego statystyka ta jest jak najbardziej na miejscu. Posiada on również całkiem w porządku specjalny atak, dzięki którym może atakować swoimi licznymi atakami specjalnymi z powietrza, będąc przy tym nieuchwytnym dla przeciwnika dzięki swojej szybkości. Jednak tak jak większość smoków na tej liście, nie może on mierzyć się z Pokemonami lodowymi. Na miejscu drugim Pokemon, który kompletnie mnie zaskoczył swoją obecnością tutaj, czyli Florges z ilością 552 punktów. Jest to najpotężniejszy wróżkowy Pokemon nielegendarny, o co bym go nie podejrzewał. Chociaż jedyne co ma on do zaoferowania, to tak naprawdę niesamowity atak specjalny oraz specjalną defensywę, która pozwala mu przeżyć nawet kilka ciosów trujących czy stalowych. Niestety jeśli przejmie atak fizyczny tych typów, raczej nie przeżyje. I w sumie dalej zastanawiam się, dlaczego ten Pokemon nie jest wróżkowo-trawiasty. W końcu nawet jego kategoria to Pokemon Ogród. Jednak tą samą zagwozdkę mam przy pierwszym Pokemonie w Kalos, czyli Gudrze z ilością 600 punktów.
Sądzę, że Pokémon ten powinien posiadać typ smoczotrujący. Chociaż mam podejrzenia, dlaczego tak nie jest. Otóż w Kalos mamy już jednego smoka trującego, którym jest Jackalgy. I myślę, że Game Freak nie chciało wprowadzać dwóch smoków o podtypie trującym. A wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Wracając jednak do jego statystyk. Jest to na pewno Pokémon defensywny, choć jego ataki również robią pozytywne wrażenie. Niestety nie przyjmuje on na siebie za dużo ataków fizycznych, ponieważ o ile jego specjalna defensywa przygniata, to fizyczna jest już dość słaba. No i przyszedł czas na ostatni region, czyli Alola, a w niej na trzecim miejscu aż cztery Pokémony, którymi są Golisopod, Primarina, Decidueye oraz Incineroar z ilością 530 punktów. Zaczynając od Golisopoda, posiada on dobrą defensywę dzięki swojemu pancerzowi twardemu jak diament oraz wyśmienity atak zapewniony przez dwa duże chowane pazury. Pokédex mówi o tym, że Pokémon ten jest zwinny, jednak nie odzwierciedlają tego jego statystyki. Tak naprawdę warto zwrócić uwagę już tylko na jego specjalną defensywę, ponieważ reszta statystyk jest po prostu średnia. Przechodząc dalej, zerknijmy na Primarinę, przy której jest analogiczna sytuacja jak z panem wyżej. Wysoki atak specjalny, który głównie objawia się w silnych atakach bańkami wodnymi oraz głosem. Przyjemna specjalna defensywa, umożliwiająca przyjmowanie mocnych ciosów nawet z weaknessem, jednak oprócz tego tak naprawdę wszystko inne jest średnie. Przechodząc jednak do Incineroara, jest tutaj znacznie lepiej. Statystyki ładnie zbalansowane z wysuwającym się naprzód dobrym atakiem fizycznym, zapewnionym przez potężne kopnięcia, uderzenia oraz pazury i chły tego Pokémona. Nie można również zapomnieć o atakach specjalnych ogniem z pasa tego Pokémona, jednak nie są one tak zabójcze jak te zwykłe. Jest on również całkiem wytrzymały dzięki zbalansowanym statystykom obrony oraz HP. Choć jak na kota jest on dość wolny. Został nam już tylko Decidueye i u niego sprawa wygląda pół na pół. Jego atak, specjalny atak oraz specjalna obrona stoją na naprawdę przyjemnym poziomie. Jednak gorzej jest już z HP, zwykłą defensywą oraz szybkością, choć ten Pokémon często kojarzony jest z tym atrybutem. Co jednak nie oznacza, że nie atakuje on szybko, ponieważ jak napisane jest w Pokédexie, wycelowanie oraz strzał zajmują mu zaledwie 1/10 sekundy. Czas w końcu na miejsce drugie, a znajduje się na nim Komoo z ilością 600 punktów, którego pewnie wszyscy spodziewali się na pierwszym miejscu. Jednak to, że nie obejmuje on czołowego miejsca, nie oznacza, że nie posiada imponujących statystyk. Zarówno defensywy zapewnione przez jego lśniącą zbroję z łusek, oraz ataki zapewnione nie tylko dzięki ostrym kłom i pazurom, ale również przez niesamowitą siłę fizyczną tego Pokémona, którą zyskuje poprzez ciężkie treningi już od bycia Jangmoo, bo w końcu jest to Pokémon walczący. Niestety sprawia to, że podobnie jak omawiane wcześniej Hydreigon, nie ma on szans z typem wróżkowym. No i czas na miejsce pierwsze w Alolii, należące do Wishiwashiego. Ale nie tego solo form, bo on to staty ma żałosne. Chodzi oczywiście o School Form, która okej, ma żałosną szybkość oraz HP, no ale spójrzcie na te liczby, jeżeli chodzi o ataki oraz obronę. Jako że jest czystym typem wodnym, posiada zaledwie dwa weaknessy, co jest dodatkowym plusem. Potrafi on wystrzeliwywać torpedy w kształcie ryb i myślę, że zgodzicie się ze mną, że żaden Pokémon ognisty nie chciałby taką oberwać. Na koniec pozwoliłem sobie stworzyć top 11 wszystkich pokazanych tu Pokémonów. Miejsce 11 z poziomem 530 punktów obejmują egzekwo Golisopod, Primarina, Incineroar oraz Decidueye. Miejsce 10 z poziomem 535 punktów obejmują egzekwo Noivern oraz Crobat. Miejsce 9 z poziomem 540 punktów obejmują egzekwo Milotic, Blissey, Kingdra, Snorlax, Electavire oraz Gyarados. Miejsce 8 z poziomem 545 punktów obejmuje Togekiss. Miejsce 7 z poziomem 550 punktów obejmuje Volcarona. Miejsce 6 z poziomem 552 punktów obejmuje Florges. Miejsce 5 z poziomem 555 punktów obejmuje Arcanine. Miejsce 4 z poziomem 556 punktów obejmuje Archeops. Miejsce 3 z poziomem 600 punktów obejmuje egzekwo Metagross, Salamence, Hydreigon, Garchomp, Gudra,
Tyranitar, Dragonite oraz Komoo. Miejsce drugie z poziomem 620 punktów obejmuje Wishiwashi. A zaszczytne miejsce pierwsze najsilniejszego Pokemona nielegendarnego z poziomem 670 punktów obejmuje Slaking. A tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza z ciekawą propozycją następnego materiału oraz wbijaniu na Potionek Ataku oraz Discord Rouletowo, gdzie odbędzie się Halloweenowy turniej Showdown. A tymczasem do widzenia, dobranoc.